Wszystkim. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować dwa zdobienia. Jedno, które podpatrzyłam w sumie na ostatnim pokazie z PB Niles. Będzie to zdobienie takie karnawałowo-świąteczno-sylwestrowe, a drugie będzie z wykorzystaniem pyłku i stempli. Już Wam pokazuję, co będziemy robić. Więc tak, jeden wzornik sobie odkładam. Oczywiście obydwa są pokryte kolorem czarnym. Standardowo, jak pod wszystkie zdobienia robię. Kolor czarny tu mam z firmy Azur. Naprawdę bardzo fajne krycie. Dwie cieniutkie warstwy, niekiedy nawet jedna wystarczy. Jest tutaj położona akurat jedna warstwa. Na to jest Top Matte Total z firmy Semilac. Może być jakakolwiek inna. Możecie też zmatowić go bloczkiem polerskim. Byle był po prostu matowy, ponieważ jeżeli będzie świecący, pokryjecie go zwykłym topem, to nasze zdobienia mogą się tak jakby rozjeżdżać, zlewać, ale nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie zdobienie zostało w jednym miejscu i żeby nic nam się nie przesuwało. Oczywiście wyciągając z lampki po nałożeniu nasz Top Matte Total po 30 sekundach w lampie LED-owej, przemywamy go, ponieważ zawiera dyspersję i będzie się kleił, a nie o to nam chodzi. Więc tak, będę używała w tej chwili Paintinga. Jest to żel do zdobień z firmy PB Niles. Bardzo fajne mają napigmentowania. Jest troszeczkę rzadszy niż Sugar Effect z Indigo. Tu mam kolorek biały. I mam dwa chromy. Mam chrom Silver i chrom Gold. Oczywiście obkupiłam się na tym ostatnim pokazie, dlatego pokazuję Wam nowości, które odkryłam. Jest to właśnie z serii Gelaxi. Są to chromy srebrny i złoty. Będziemy używać złotego. Jest fajny, ale niestety on schnie około 5 minut. Dlaczego? Ponieważ nie utwardza się w lampie, jest jak zwykły lakier. Tak więc, będę używać pędzelka z PB Niles, tak samo, by Fruta 1. Jest bardzo fajny, jest cieniutki i naprawdę pomaga mi w wykonaniu naprawdę precyzyjnych zdobień, cieniutkich linii. Oczywiście teraz cieniutkie linie mi nie wyjdą standardowo. Nakładamy sobie troszeczkę na pędzelek i robimy jakiekolwiek zdobienie, co byście chcieli mieć, kratkę, biżuterię, kropeczki, ornamenty, cokolwiek, naprawdę cokolwiek. Już Wam pokazuję, o co chodzi. O, jak już mówiłam, moje piękne, cienkie linie przeradzają się w grube. Ale nie o to tu chodzi. Chodzi, żebym Wam pokazała, jak to mniej więcej będzie działać. Zrobię sobie coś w deseń, powiedzmy, listków. Tak mniej więcej mi się wydaje, że przypominają listki. Dobra, coś takiego mam. Porobimy jeszcze parę kropeczek. Jak już mówiłam, cokolwiek, gdziekolwiek, jak chcecie, co chcecie, to może być wszystko. I teraz utwardzamy 30 sekund w lampie. Ja mam oczywiście LED-ową, jeżeli macie UV, ten czas utwardzenia jest większy. Przemyję sobie pędzelek. Ostatnio dowiedziałam się, że przymywa się pędzelki właśnie z różnych hybryd żeli i tym podobnym w mokrych chusteczkach dla dzieci. I podobno nie niszczy to tak włosia. Nie wiem, nie próbowałam, chusteczek nie kupowałam jeszcze, ale na pewno spróbuję. Dobra, jeszcze chwilkę. I wyciągamy lampę. Nie zawiera dyspersji, więc spokojnie można go malować. I nakładamy teraz nasz chrom Gold. Jak widzicie, ma piękny kolor. Nakładamy na cały paznokieć bądź wzornik, pokrywając dokładnie wszystkie dziurki, całe nasze zdobienie. Taką cienką warstwą wystarczy w zupełności. Ok. Jest to coś takiego. Nie widać do końca jeszcze, jak to zdobienie tutaj będzie wyglądać, ale zobaczycie za chwilę. Odkładamy go na jakieś 5 minut i zabieramy się za drugie zdobienie.
Więc tak, drugie tak samo. Wzornik pokryty na czarno. Top mat total przemyty. Tu mam czarny lakier dostępny z firmy Conad bodajże. Może być to obojętnie jaki, z firmy CADS przez D. Na AliExpress też mają bardzo fajne podobno. Muszę właśnie wypróbować. Mam tutaj silikon dostępny z Born Pretty. I pyłek, jakikolwiek pyłek, taki, żeby był bardzo drobniutki, bardzo taki miałki. Może być to tak samo Metalmanic z Kameleon, może być to jednorożec, może być to no, wszystko, wszystko co macie, byle było bardzo gładkie. Tu mam akurat Holomanic z firmy Indigo, jest go bardzo mało, ale wystarczy, bo jest bardzo wydajny. Więc tak, najpierw bierzemy nasz stempel na jakikolwiek pędzelek, nakładamy pyłku i rozsmarowujemy go po całym stemplu, żeby nie było nigdzie prześwitów. Zaraz zobaczycie dlaczego tak. Dobra, cały mam pokryty. Otrzepię moją cudowną rybką. Dobra. Nadmiaru pyłku nie ma, jest holo, jak widać, moje ulubione słowo, wszystko co holo jest moje. Jak już pewnie nieraz mówiłam. I teraz, będziesz trzeba szybko działać, ponieważ lakier dostępny bardzo szybko wysycha, a chodzi o to, żeby był trochę klejący i żeby nasz pyłek się do niego przykleił. Mam tutaj blaszkę, też z firmy Conad, na AliExpress widziałam też takie piękne, świąteczne, że muszę po prostu zamówić, bo nie wytrzymam, naprawdę. A teraz 11 jest wyprzedaż, więc bardzo polecam, bo naprawdę są bardzo duże przeceny. I tu mam blaszkę, coś takiego. Będziemy robić... Może też śnieżynki. Zobaczymy, co z nich wyjdzie. Jak nie wyjdzie, zrobimy jeszcze raz. Więc tak, działamy teraz szybko. Bierzemy lakier. Nakładamy go paseczkiem, standardowo, tak jak przy stemplach. Mocno przyciskając, przesuwamy go do końca i szybko odciskamy nasz stempel na tym pomalowanym właśnie wzorniku blaszce. Odciskamy nasz stempel z holo pyłkiem. Trochę się zmazały, ale nie szkodzi. Już Wam pokazuję. Jest odciśnięty, tak? Są czarne śnieżynki. Tu mamy czarny wzornik i bierzemy te śnieżynki, przyciskając mocno, odciskamy na paznokciu. No a jak mówię, to zawsze mi coś nie wyjdzie, ale voilà, coś takiego. Są to śnieżynki holo. Oczywiście, jeżeli właśnie źle otrzepiecie nasz silikon do odbijania stempli, to niestety ten pyłek odciśnie się gdzieniegdzie. Akurat tutaj to nie jest ważne, bo tu chodzi, żeby właśnie Wam pokazać co i jak. No ale niestety, jak widać, źle otrzepałam. Myślałam, że dobrze, źle otrzepałam i nie wyszło tak jak powinno, ale nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Bierzemy teraz top. Możemy go pokryć jakiekolwiek właśnie zdobienie, jakimkolwiek pyłkiem, byle był gładki. I zaraz zobaczycie, jakie to jest piękne. Właśnie to jest coś innego niż zwykłe właśnie lakiery do zdobień. Do tych stempelków. I są nasze śnieżynki holo. Utwardzamy w lampie. Tutaj użyłam topu No Wipe z firmy Semilac, ponieważ ten drugi mi się skończył i na razie stosuję ten. Dobra, wracamy do naszego pierwszego zdobienia. Jak widzicie, jest już gładkie, bardzo ładnie się wtopiło i o to nam chodziło. I teraz biorę sobie rękawiczkę, jedna wystarczy w zupełności i co my będziemy robić? Biorę czarną hybrydę, bo takie w sumie zdobienie jest takie dosyć smutne, a chciałam Wam pokazać takie w innym wydaniu trochę. I nakładamy na cały paznokieć. A dlaczego?
Już Wam pokazuję. Oczywiście musicie zawsze pamiętać, żeby on dobrze wyschł. Wyschł, wyschnął, no żeby był suchy. I palcem z rękawiczką ściągamy nadmiar tej czarnej hybrydy. Tak, żeby w wgłębieniach została czarna hybryda. I po całej długości. Coś takiego. Jest to takie brudne złoto, z srebrem też bardzo fajnie wychodzi. No, nie wyschło do końca. Tak to jest, jak się ktoś śpieszy. Wkładamy do lampy. 30 sekund w zupełności wystarczy. Rękawiczka już nam nie będzie potrzebna. Poprzymywam sobie. Pamiętajcie, że tych silikonów, tych do stempli, niestety nie można przemywać klinerem. Ten już raz został przemyty klinerem, więc przemywam go znowu. Ale jeżeli przemijecie go właśnie czymś takim, bądź acetonem, to robi się matowy i niestety traci swoje właściwości, przyczepność swoją lakierów. Więc do pyłków jest ok, ale no, nic więcej. Dobra. Tu mamy nasze gotowe śnieżynki. Wyglądają pięknie i uwierzcie mi na słowo, mienią się jak holo. Są takie holograficzne. Tu mamy utwardzone zdobienie. Na to nakładamy oczywiście top. Może być matowy, może być świecący. Zaraz Wam pokażę na wzorniku moje zdobienia. Jako, że te jest takie na szybko. No niby szybkie jest zdobienie, ale to tak w teorii, a w praktyce to wcale tak nie wychodzi. Jak człowiek chce szybko, to nigdy nic nie wychodzi. I utwardzamy teraz nasz top. Zaraz Wam pokażę wzornik. To jest coś takiego. Ta panterka to podobno będzie hit w tej chwili. Można, jak już mówiłam, biżuterię, można, tu mam jakiś łańcuch, tu mam takie pseudo ornamenty, jakieś listki, różne najróżniejsze. To akurat jest złoty, ornamenty są pokryte złotem, ale bez czarnej hybrydy. I już wyciągamy z lampy i mamy nasze gotowe zdobienie. W zależności, ile dacie po prostu tego koloru czarnego, tak będzie po prostu pokryte to. Tu mamy coś w deseń przed. A tu mamy po. Osobiście mi się to za bardzo nie podoba. Jest fajne, ale nie wiem, czy bym chciała mieć coś takiego na paznokciach. No ale rzekomo to jest hit z przyszłego roku, więc zobaczymy, co z tego będzie. Jak już mówiłam, Sylwester, karnawał, świąteczne różne bombki, niebombki można robić zamiast odciskania na przykład folii transferowych. Może to się naprawdę fajnie sprawdzić. Tak więc obiecałam, że na 1000 subskrypcji zrobię konkurs, fajny konkurs. I długo się zastanawiałam i do tej pory w sumie pojęcia nie mam, co tu może być, co może być do wygrania, ale tak dzisiaj rano wstałam sobie i myślę, skoro mamy jesień, a ja nigdy nie mam pojęcia, jak pielęgnować swoją skórę, dłonie, bo wiecznie nic nie działa, żadne kremy czy naskórki, to jest po prostu dla mnie najgorszy czas. Jeżeli chodzi o skórę, mam skórki i popękane, i dłonie popękane, i naprawdę nic nie działa. I tak sobie pomyślałam, że w sumie mogłabym Was spytać. Napiszcie w komentarzach, odnośnie właśnie do konkursu, napiszcie w komentarzach, jakie macie sposoby, by przetrwać, by Wasza skóra przetrwała ten mroźny czas, ten deszcz, ten wiatr, tą pogodę, raz 15 stopni, raz minus 15 stopni. Nie, no żartuję, jeszcze nie. Oby nie. Tak więc napiszcie mi w komentarzach. Do wygrania będzie jedna niespodzianka.
To dowiecie się dopiero później. Wyniki będą gdzieś koło Mikołajek, tak mi się wydaje. 6, może trochę szybciej, bliżej grudnia na pewno. I będzie też zestaw kosmetyków do pielęgnacji ciała, skórek. Będzie zestaw takich mini kremików do wygrania, też z Indigo, coś takiego. Będą takie mini kremiki, próbki. Będą właśnie oliwka do skórek, krem do rąk bodajże. Tu mam oliwkę, to jest akurat moja, więc jest używana. Krem do rąk bodajże, krem do ciała będzie jeszcze i masło Shea. Nie chcę nikogo w błąd wprowadzać, ale na pewno będzie bodajże 4 kosmetyki i na pewno będzie to, co wymieniłam. Tak więc to będzie cały zestaw świąteczny, więc pięknie zapakowany. Na pewno jest bardzo wydajny, bo używam w pracy i kremów, i właśnie balsamów różnych i oliwek do skórek. Tak więc będzie do wygrania to i będzie do wygrania niespodzianka, o której się dowiecie już dosyć wkrótce, więc mam nadzieję, że tym razem weźmie więcej osób udział w konkursie, ponieważ no to tak dosyć niefajnie, jeżeli bierze udział w konkursie powiedzmy 5 osób, 6 osób, jeżeli będzie tak chociaż te 15, 20, wiem, dosyć nisko, daję tą barierkę, ale no niestety mój kanał nie jest jeszcze na tyle rozwinięty, żeby każdy chciał brać udział w konkursach. No ale liczę na Was, jeżeli będzie z 15 osób, chociaż niech będzie te 15 osób, to wtedy konkurs się na pewno odbędzie. Więc napiszcie w komentarzach, jakie macie sposoby, by przetrwać tą cudowną pogodę, jaką jest jesień, nasza piękna, złota jesień, chociaż teraz nie narzekam, bo jest dosyć ciepło na dworzu, więc nie zapeszając, niech tak będzie. I napiszcie mi w komentarzach właśnie, co uważacie, że jest skuteczne, co jest dobre. Wypróbuję sobie wszystko i zobaczymy, które faktycznie działają cuda. Cuda. Tak więc pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, naprawdę bardzo mi to pomaga się rozwijać, docieram do większego grona odbiorców, co jest dla mnie naprawdę wielką uciechą, bo to jest, jak już mówiłam kiedyś na jakimś filmie, to jest dla mnie odskocznia od rzeczywistości. Na co dzień mam po prostu, robię też paznokcie, owszem, robię klientkom, ale nie wiem, jakoś z Wami mi się lepiej rozmawia. Tak więc jest bardziej na luzie. Wiadomo, nie zawsze można sobie tak na luzie porozmawiać z klientką, a to jest dla mnie coś innego. Więc zostawcie dla mnie subskrypcję, dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami. Wszystkie dodawane filmy przeze mnie będą Wam się wyświetlać na stronie głównej bądź w subskrybowanych kanałach. Tak więc życzę Wam miłego w sumie ranek, popołudnie, nie wzięłam zegarka, więc nie wiem, która godzina. Miłego popołudnia, niech będzie. I trzymam kciuki, żebyście wzięli udział w konkursie, bo naprawdę będzie, nagroda będzie naprawdę świetna. Tak więc trzymajcie się, bo już przedłużam. I miłego popołudnia, trzymajcie się, cześć.